licytacji. Ej, nie ma konkursu dziś. Także donośnego głosu. Partiatik! A oto 12 uczestników naszej gry. Donośny głos, widzowie. Ej, ale proszę, mam się patrzeć. Co tam jest ciekawego niby? Fajny jest, no, filmu mam o jego teoriach, ale nie masz linku. Niestety. Słaba jakość. Witam panowie, po kiedyś to była najlepsza jaka jest. Mamy tu drużynę nauczycieli i zarobiliście do tej pory 40 100 zł. To dobry wynik. Powiedzcie panowie, na co tak zawzięcie zbieracie. Jak to wśród nauczycieli bywa? Kiedyś na... Dzisiaj wstępnie podliczył, że na głowę wydali po 18 zł w tej Japonii. Także brusik się nie wypłaci, będzie dzwonione do mamy albo do prowidenta. Wchodzą te upragnione wakacje i na pewno część naszych pieniędzy zostanie na ten cel przeznaczona. A tak każdy ma jakieś takie no, prywatne potrzeby, których no, nie sposób wymienić. A gdybyśmy chcieli z kolei wszystkie potrzeby tutaj zaspokoić tą grą naszą, to chyba tak gra by musiała bardzo długo poświęcić. Na suka na już. Tak. Jesteśmy, także. Witamy w grze. Czy widziałem te teorie spiskowe Mamona? O kurde. To jest ciekawe, widzę, ale to na jutro. Ale dzięki, widz. I dzięki kapelusek za 13 lat. Nie. Kapbusek. 10k miał plus 5k zebrane na streamie miał. No to mało będzie na minus jednak. To jednak nie będzie chwilówek. Sad. Tak, jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz kolejny będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży. Ja na pewno nie odda im po jakimś czasie. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Każda nowa drużyna otrzymuje ode mnie w tym momencie po 5000 zł. Te pieniądze służą do licytacji, a przede mną jest koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytuję... Dzięki, Shiner, to 18 lat. Ostatni sub był na odcinku 69 awanturki. Trochę już obejrzeliśmy od tamtego czasu, zobacz. Dziękuję bardzo. Jeszcze trzeba dodać 4K, gdzie pożyczył od Overa jakiś czas temu. Rozpieprzył jeszcze telefon Remkowi. Wiemy. Ta drużyna, która wygra licytację, to średnio po 18k odjąć random brusa po 10k średnio. Pieniądze za to pytanie. A jeżeli się pomyli, pieniądze podbija przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się z mistrzami w finale, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Over mówił, że brus po wyjeździe do zera się oskubał. Ale on nie był już na zero po Torbielu? Astronomia. Chyba, że Torbiel był dawno temu, jeszcze pamiętam. Gramy? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Niebieski 400. Rzuci 800. Rzuci ile? 800. 800, proszę. Rzuci 800. Niebieski 1000. 1000 po raz drugi. 1000. Dobra, ja żółtym. Mam 1200. Zieloni kara? 200 po raz drugi i 2. Graj! 200 po raz 2300 proszę. 2500. Babank. Co na to rzuci zieloni? Babank. 2,5 po raz drugi i 2,5 po raz trzeci. Hop. A więc udało się wygrać niebieskim licytację. Zielonym udzielam upomnienia za bierność w licytacji. Następnym razem będzie kara pieniężna. 5000 zł w puli. Satelitą której planety jest Europa? Ty, to jest znane. Jowisz chyba, czy coś takiego. Tak, no to odpowiada Eugeniusz. Europa jest satelitą Jowisza. Tak jest! Dobry start! Siema, Quinto, witam.
Nowe teorie spiskowe są od Mamona, ale chyba jutro. Drużyny niebieskich i mają w tej chwili 7,5 tysiąca, za nimi zieloni 4,800 i żółci 2,700. Do Meksyku chcą jechać? Zapowiada się bardzo ciekawa gra, bo widzę, to że ile random mocne drużyny dobrze to licytują, dużo wiedzą. Kolejna licytacja po reklamach. Jak random brusy to jest tam ilejszy. Nerka. Przedawny. Po krótkiej przerwie oglądacie Awanturę o kasę. Mamy pierwszy etap gry. Przed przerwą prowadzenie bieli niebiescy. Mają 7,5 tysiąca złotych na koncie. Za nimi zieloni 4,800 i żółci 2,700 złotych. 5 pytań do końca pierwszego etapu. Tym razem sztuka kulinarna. Do dupy, sztuka kulinarna. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Słucham państwa! 300! 300 zielonych! 400! 400 niebieskich! 900! 900, dziękuję! Żółty jak ostro licytuje. Żółta najwięcej! 900 po raz drugi, 900! Mam 1000 za jedna! Chłop gada pas! Po raz pierwszy! Żółty! 1300! 1300 mam od żółty! 1300 po raz drugi! 1400 proszę! 1500! I półtora od żółty! Blot? Półtora po raz drugi, półtora po raz trzeci. Po co on mówił mu tak? I po tej morderczej licytacji żółci kupili pytanie. Szansa no widzę dla nich, to, jeżeli odpowiedzą wiem, prawidłowo ma i dwa tygodnie. 3300 w puli, będą mieli 4,5 tysiąca, będą na drugim miejscu, no, trzeciego na drugie. Ale jeżeli im się nie uda, to tylko 1200 będzie na koncie. Z której rośliny powstaje mezcal, meksykański napój alkoholowy? Mezcal. A kto z agawy. Z agawy. Mezcal. To mi się idzie. Odpowiadaj, no wiem, na niej. Czy kupujemy? Żółci odpowiadają. Proszę panie Jacku. Prawdopodobnie z agawy. Tak jest! Tak? Chłopak wstał, tak? Agawa. 3300 zł trafia na konto drużyny. Żółtych mają 4,5 tysiąca. Brawo, brawo, czemu nie? To pewnie nie, pewnie nie wyjdzie. 3400 i prowadzą mocno niebiescy. 7100. Cztery pytania do końca tego etapu. Jest coś takiego, nie? Jest tym bar kaktus i tym bar agawa. Czyli to są picia dla alkoholików, tak? Dla państwa film polski. Rozpoczynam licytację. O. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 1000. Zieloni 1000. Zieloni, proszę. 1100. 1100 niebiescy. 1200 żółci. Co dalej? 1300. Żółty, żółty. 1500 żółci. 1600. Wabank żółty. Wabank żółty. Nie, czy już? Wabank? 3400. Nie. Niebieski. 3400. Czemu nie? Ej, czemu niebieski nie zblokował? Panie Jacku, no, gratuluję doskonałej licytacji. Fantastycznie pan to zrobił. Pan Jacek zablokował zielonych. A no ale jakby zblokował, to by i tak mógł wabank dać. Dalej, nie, wiem, nie byłoby wabank. Ale tak pewnie poczuł, bo a tak ładnie naprawdę żółty. Niebiescy mogli również zablokować żółtych. Ale tak się nie stało. Dlaczego? A i żółty ładnie bloka dał, nie? Zagapiliśmy się. No właśnie. Brak treningu w licytacji. No ale panie Jacku, gratulacje za licytację, ale już zrymowało mi się. Trzeba jeszcze odpowiedzieć na pytanie. 6700 w puli. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie... Jacek, Jacuś! Który z aktorów dawaj wcielał się w rolę Jana III Sobieskiego aż w 5 filmach? Ten. Żebrowski. Wiedźmin. Dobrze mówię? 6700 mamy w puli. Jaka jest państwa propozycja? No, Tuwa. Nie chcemy być skąpi, no tak. Ale z 300 damy, może 500. No za to, że licytujemy cały czas. Jaka będzie kolejna propozycja? No, 600. No ja cały czas licytuję, panie Krzysztofie, no. 800. Żartów, no.
Pewnie, tak? 300, 500, 600. To już wystarczy. Wystarczy. Ja wiem, który to jest. Tylko ze względu na to, że cała publiczność polubiła żółtych 600. Oho! Ale i tak nie mógł za dużo więcej wziąć, no bo musi im dać grać, nie? Oto cztery warianty odpowiedzi. Mariusz Dmochowski, Emil Karewicz, Gustaw Holubek, Leon Niemczyk. Co odpowie? Może Kasia odpowie? To jak Kasia nie chce, to ja odpowiem. Żółci odpowiadają. Mariusz Dmochowski! Tak jest! Kurde, chłop. Chłop. To jest. Co się dzieje, ty chłop, jak... 6700 jaki on jest wyluzowany, jak Kacilera. Chłop na weselu jest. Witam, PC, siema. Po małpce, o? Na razie zieloni, 1700 zł. Trzy pytania do końca tego etapu. Leto. Tak do Benix, no. Geografia Polski. Oho. To był dobry trening. Co tu się w dupę dzieje? Chłop jest uwielbiany. Ten 400 powiedział, tak? Tamten. Chłop, jaki w dupę, ty noc żywych trupów. Widziałeś tego typa? On nie wie, co się dzieje, w dupę. Zielony 400. Panie Jacku, w ramach treningu było, a ja teraz nie. Rozpoczynamy licytację i biorę po 200 zł. Madeda, nie? I słucham państwa. Rzuci 300. 400. 400 zieloni. 500. 500 niebiescy. Dawaj. 600 zieloni. 600 zieloni. Do Jareczka zielony gubię. Mam 1000 od niebieskich po raz pierwszy. 1000 mam już po raz drugi. 1200 żółci, proszę. Blokuj ty. Mógł zblokować zielonych, no wiadomo, żeby dali wabank. Oni już nic nie mieli, nie? W puli być albo nie być dla drużyny zielonych. Oto pytanie. Oby źle dali, oby źle, oby źle. W którym województwie leży Rawa Mazowiecka? Mazowiecka. Zdrowia. Nie odpowiadają. W łódzkim. Tak jest! Kurde. Nie istnieje coś takiego. Cała pula wędruje na konto drużyny zielonych i tyle właśnie mają. Przed nimi niebiescy 4500, ale wciąż prowadzą żółci, chociaż nie z mniejszą to. Różnicą 6000. Dwa pytania do końca tego etapu. Kurde, ale szkoda, że odpowiedzieli, bo tamci mają mniejsze szanse z mistrzami. A mistrzowie i tak są całkiem nieźli. Motoryzacja. Chłop z Łodzi nie wie, ale wstyd. Chłop z Polski nie wie, ale wstyd. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Zieloni 1000. To też w ramach ćwiczeń. Słucham państwa. Zieloni 1000. Zieloni 1000. Dawno nie było motoryzacji. Ostatnio jest wędkarstwo częściej, nie? Ty upomnienie da żółtym, mimo że nie mogli? Zaczęli tą licytację 5600, a ja tu widzę, jak zmienia się taktyka żółtych. Zaczęli grać bardziej zachowawczo. Nie. Chyba ta duża kwota na koncie ich tak uspokoiła. Nie? My motoryzacji w ogóle nie znamy, ja nawet prawa jazdy nie mam. Aha. Króciutko. Króciusieńko. Panie Jacku, że nie ma pan prawa jazdy, muszę państwu dać upomnienie za bierność w licytacji. Następnym razem będzie to kara pieniężna. Szansa teraz dla zielonych. To wygra tą rundę, to chyba żółci, ale... Jakiej marki są modele samochodów? Miura, Diablo i Espada. Diablo i Espada? Diablo. To jest ten niski. Nie, nie, nie. To jest sportowy niski samochód. Na pewno. Tak, to jest... Lamborghini. Odpowiada Tomek. Proszę panie Tomaszu. Zdaję sobie sprawę, jak dużo możemy zyskać i z ciężkim
Nie tak, nie jest ciężkim. Lekkim sercem Lamborghini. To wygra Zlek, całą grę? To jest tylko zabawa. Oczywiście. Prawda? Tak chyba jest! Mistrzowie. Tak więc Zieloni 5600 zł mają już na koncie. I o tym gra w Robloxa. Dzięki The Booking. To 19 lat. Będą codziennie gra w Robloxa, uwaga, bo są wakacje. Ostatnie pytanie, które wyjaśni nam losy tego etapu. No tutaj to... Któryś team jak wejdzie, chyba że będą do odciny grali w końcu. Bo któryś team wejdzie z 7K, to przegrają z mistrzami. Sztuka kulinarna. Oj, oj, oj. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300 zieloni. 300 zieloni. Rzuci 400. Rzuci 400. 1000. 1000 niebiescy. 1000. Rzuci 1100. 1100. Ja się boję, że... O ja... No właśnie o to chodziło. Oby wpieprzyli. Oby wpieprzyli, bo tak to żółci nie mają szans. Odważna i dobra zagrywka. No niebiescy i tak nie mają, ale żółci tak to nie mają. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, z trzeciego miejsca znajdą się na pierwszym i wejdą do finału. Jeżeli nie odpowiedzą, do finału wejdzie drużyna żółtych. Tak więc żółci, przegrywając tę licytację, właściwie decyzję o swoim bycia, bo nie być w finale, kolegą się po 500 założyłeś? Oddali niebieskim. No, a panie Jacku, dlaczego pan nie listował? Za Gawą poszło dobrze. Chciałem, pani, ja pani Katarzyna ucieszyła się z tej kategorii, tak, bo gotuje. Tak. Licytowaliśmy cały czas. To po prostu zamknęliśmy, zamknięcie zostaliśmy wabankiem. Tak. A trzeba jeszcze podciągnąć. Trzeba było wcześniej zamknąć wabankiem pozostałych. Albo nawet zablokować, bo mieliście najwięcej pieniędzy. Tak. Chcieliśmy podciągnąć, żeby mieć z czym startować z mistrzami. To jest kwestia, to jest zabawa. No, zobaczymy. To jest zabawa, bajka, gra. Jak nazywamy rodzaj papierowych mankiecików nakładanych na nóżki pieczonego w całości kurczaka? Co to w ogóle w dupę znaczy? Co to są? Buty. Nie, no nie ma. Masz jakieś pojęcia? Nie, nie, powiedziałbym, że buty. Nie mam zielonego pojęcia. Rękawiczki. Cokolwiek wiesz na ten temat? Rodzaj papierowych mankiecików nakładanych na nóżki pieczonego w całości kurczaka, tak? To co mówimy? Coś trzeba powiedzieć. No nie wiemy. No, to nie, nie, nie wiem, że bucie. Karpetki. Dobra, bucie nie wiem. Dobra, w takim razie odpowiadamy, mimo że nie wiemy. Będziemy strzelać, że to są buciki. Niestety nie, panowie. Przykro mi bardzo. Papiloty. To byłaby dobra odpowiedź. To jest teraz myślone do odcinka. Nie mieli pojęcia. Żółci bardziej na napojach się stają. Co jest w dupie? Ty, ja chyba żółtym kibicuję. Skąd dobra odpowiedź, że Agawa, prawda, na początku. Co wy na to? Wszystko teraz jasne. Panowie niebiescy, nie udało się, kończycie grę niestety bez pieniędzy. Ja był totalnie z dupy. No byli o włos od zwycięstwa. Panowie kończą mając na koncie 4400 zł. Gratuluję. Totalnie z dupy to było, nie? Ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Ja nie widziałem tego i nigdy o tym nie słyszałem. Widzieliśmy rewelacyjną grę drużyny żółtych. Dobre licytacje, dobre odpowiedzi. Chyba ta małpeczka była, ale to gij. 4700 zł. Zgodnie z regulaminem dopisuję wam kwotę za ostatnie pytanie, na które przeciwnicy... Kreskówka, jak mogło być, mogli, no. Witam w finale, macie bajkach mogło być, rzeczywiście. IRL to ja tego nie widziałem nigdy. To równa gra będzie, 10K versus 10K. Nice. Jedziemy, powaga, no. Nauczyciele ich rozpalą. Mocni są, ale ja na żółtych tym razem dam. Żółta, mając na koncie, chociaż lubię obydwa teamy. No trzeba powiedzieć, że pierwszy etap był bardzo ciekawy. Panie Jasku, mogliśmy obserwować nie tylko pana dobre licytacje, ale także showmańskie talenty. Czy pan jeszcze gdzieś wykorzystuje te talenty, nie tylko w naszym teleturnieju? Nie. Nie, widzę, wypiję, wsunęłam na te nogi kurczaka. Pańska żona, pani... Daluj z tym. Tylko w domu. Wykorzystuje rzeczywiście? Oczywiście. Mamy tu dwa małżeństwa, państwo się przyjaźnią też
poza dzisiejszym programem? Też. Oczywiście. Panie Jacku, jak to było z waszą grą? Bo to chyba pan wpadł na ten pomysł, żeby grać u nas. No, wpadłem na pomysł. Doszedłem do wniosku, że potrzebny jest wózek dla dziecka i zgłosiłem się, bo żony jest akurat w ciąży. Gratulacje, pani. Ty, ale chłop wymyślił, żeby samemu nie wydać, a wygrać. Piękna. Brawo. Szanuję to. Z moim kolegą z Ogólniaka i doszliśmy do wniosku, że dwa małżeństwa to będzie przyjemnie wyglądało. Witamy w finale. Zawsze się uzupełniamy. 10 tysięcy mają nasi mistrzowie, 10 tysięcy mają żółci. 5 teammateów mają. W takim przypadku, no jednak lekką przewagę mają mistrzowie, bo mają doświadczenie. Dziecko będzie kopać, jak będzie zła odpowiedź. Ostrzegać będzie matkę, tak? Witamy również mistrzów. I tyle. I wtedy mają zawsze winna. Dziecku spuszczają. Ty, wyobrażasz to sobie? Na brzuch na noc, jak w tym filmie. Zakładają słuchawki i puszczają atlas, jakiś encyklopedię. I serio dziecko kopie, jak jest zła odpowiedź? I ostrzega rodziców. I S to jest. Ty, nie muszą się... Kurde. Mega opa. Rodzi się nerdzik? No. Są minusy i są plusy, nie? O! O! Kobieta pójdzie, czy chłop? Proszę teraz, aby drużyny wybrały po jednym przedstawicielu do pojedynku jeden na jednego. Kto będzie reprezentował żółtych, panie Jacku? Moja żona Dorotka. Zapraszam. Oho! Czyli moja teoria ma sens, bo ona jest w ciąży. To ma sens! To ma sens! Kto będzie reprezentował mistrzów? No każdy musi dostać szansę. Szansę. Maciek. Prosimy pana, panie Macieju. Biorę po 500 złotych. Wafał jeden. Mamy w puli 1000 złotych w tym pojedynku. Wybierzmy teraz kategorię. Pani Doroto, która pani się zdecydowanie nie podoba? Biologię zostawi. Historia powszechna. Nie i będzie win. Historii powszechnej. A panu, panie Macieju? Fizyka. Skreślamy fizykę. Pani Doroto, co teraz? Motoryzację. Nie będzie motoryzacji. Panie Macieju? Biologia. Wiedziałem, że pan skreśli biologię. Piłkę usuwaj. To jest położna. Pani Doroto? To może piłkę nożną? Ósme, proszę bardzo. To jest pojedynek. Piłkę nożną skreśliliśmy, mężczyźnie. Oj, film chyba zostanie. I co teraz? Muzyka klasyczna. Proszę bardzo, skreślamy muzykę klasyczną. Oj, do dupy. Jak się pani zapatruje na film polski, pani Doroto? Może być? No może spróbujemy. No to bardzo dobrze. Za chwilę przeczytam pytanie z filmu polskiego. Kto ja z państwa wie, w filmie? Naciska nie. Przycisk. Polskie seriale chyba było. Odpowie prawidłowo, na konto drużyny trafia 1000 złotych i osoba ta siada przy swoich. Natomiast jeżeli się myli, siada na ławce rezerwowej tak, i drużyna gra w osłabionym składzie. Trzymacie kciuki, tak? Tak, mocno. Gdzieś Spira? Nie wiem, czy wtedy już był. I uwaga, oto pytanie. Kto wie naciska? Kto wcielił się w rolę Alberta? Nie wiem, który to był. Seks misja. Ale tam był Sztur. To może on. Mistrz pierwszy nacisnął? Olgierd Łukaszewicz. Tak jest! Nie wiem, kto to jest, ten Olgier. No, panie Jacku, tak daleka od żony, to może niedobrze. Chce pan może wykupić swoją dziecko wykupią żonę. Bez żony? A ile to będzie kosztowało? No, żona to jest droga, mam nadzieję. Ale nie jest. Panie Krzysztofie, od żony też za darmo. Do czasu odpocząć. Jezus. Bóg, jak leci. U nas kiedyś był taki gracz, ma dużo kasę, który chciał dopłacić, żeby żona dalej siedziała. Drużyna żółtych gra w osłabionym składzie. 5 pytań do końca gry. Chłop rozwód na wizji wziął. Za 500 zł. Egi. Oj, teraz to gówno, no. Aj. Rzuci czysta. Rozpoczynam licytację. Dobry trening, dobry. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Słucham państwa. Rzuci czysta. Babak, co mi... 400 mistrzowie. 2000. Mam dwa. Dwa po raz drugi. Dwa sto, proszę. Trzy po raz... Będzie blok. Trzy po raz drugi.
300 jest, zdążył pan. 300. 3300 mam. 3300 po raz pierwszy. 3400. 3400 jest. 3500. Mam 3,5 po raz pierwszy. 3600. Wabank. 3700. Blok. 3700 po raz drugi. 800. 3800 proszę. 4. Mam 4. 9500. 9500 proszę. 9500. No to koniec raczej, to koniec. Panie Jacku, co się stało? Chciałem zagrać teraz wabank. Teraz dopiero Żydga. Tak? Żydga, o nie? Jedną, no, o jedną turę. Mistrzowie mają trening. To i prawda. Doświadczeni, zablokowani. Zbyt greedy, zbyt Żydga, niestety. Bo czuli, że pan chce powiedzieć wabank w następnej dziecko rundzie. Będzie bez wózka. Oto pytanie. No polskie ta. Seriale. Spójrzmy na ekran. O! Harnaś. Jak cię złam? Maryna. Jak? Jak brzmi imię i nazwisko aktorki, która w serialu Janosik wcieliła się w rolę Maryny? To podpowiedź mi dajcie, to skojarzę. Znaczy, Anna Mucha. Rzadko to prosimy, to jest taka. Ale prosimy o odpowiedź po prostu, jeżeli można. Ale panowie, tylko 1000 złotych macie na koncie. No ale w tym wypadku, jak nie odpowiemy, kończymy grę. Także wóz albo przewóz. No co na to żółci? Czy zgodzą się na 1000 złotych, żeby zagrać za wszystko? Żółci mogą powiedzieć. Decyzja należy do publiczności, wydaje mi się. O! A publiczność na to? Nie. Ale to jak to jest? To publiczność jest za czy przeciw? Dobrze, za 1000 złotych... Powiedzieli przeciw według mnie. Za! Ale oni nie mówili za, oni mówili przeciw. Ewa Lemańska, Gabriela Muskała, Ewa Mirowska, Izabela Olszewska. Izabela Olszewska. Odpowie Piotr. Po krótkiej naradzie odpowiadamy, że jest to Ewa Lemańska. Tak jest! Aj, aj, aj. Aj. No i teraz po 200. No i do. Złoty za panią Dorotę. O! Wiemy, że to mało za tak wartościową osobą, no ale zaczniemy negocjacje. Ale mili się zrobili po abuserce ostatnio. Dobrze. Co jest ty? Co się odpieczyło w tym momencie? Proszę zobaczyć, jak ładnie układa się tu, mimo rywalizacji, przyjaźń między drużynami. Tak mają dwa razy tyle, no tak. Żółci zgodzili się na to, aby mistrzowie mogli kupić tanio podpowiedź i dzięki temu zarobili mistrzowie 13,5 tysiąca złotych, a potem pięknym gestem zrewanżowali się mistrzowie, którzy wykupili zawodnika przeciwników za 3,5 tysiąca. Wielkie brawo. Brawo, brawo, brawo. Przed nami jeszcze 4 kategorie. Mistrzowie mają w tym momencie 10 tysięcy złotych. Żółci mają 5,5 tysiąca. Losuję kolejną kategorię. Oj, ale żółci tak mają małe szanse na wina. Bardzo małe, no ale kto to wie. O ja. Czarna skrzynia. Co, wabanki, będzie wózek albo nie, albo ogórek dla dziecka. Za chwilę rozpoczniemy licytację czarnej skrzyni. Za ile zawodnicy kupią, dowiemy się po reklamie. No, parcie, tak samo. Ale i tak raczej mistrzowie wygrają, więc niestety. Albo stety, bo obydwa skrzynie spoko. Ale w poprzednim odcinku też tak było, jakoś ci mistrzowie... Często to są w porządku, to bardzo chodzi. Emocjonujący finał awantur o kasę. Po tamtych. Bardzo tu ciekawie układały się losy tego finału. Dwie drużyny chyba się polubiły. Najpierw jedni zgodzili się, żeby drudzy bardzo tanio kupili podpowiedź, grali o wszystko. Potem mistrzowie wykupili zawodnika drużyny przeciwnej za 3,5 tysiąca. Tak więc wymiana pięknych gestów była. A ostatnio wylosowaliśmy czarną skrzynię. Oto czarna skrzynia. W czarnej skrzyni znajduje się
albo ogórek kiszony, albo jakaś kwota pieniędzy, może kluczyki do samochodów, nie wiemy co tam jest. Czarną skrzynię otworzymy dopiero po zakończeniu finału. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Ja bat. Rzuci 300. Rzuci 300. 400 mistrzowie. 500 rzuci. 600. Chyba, że do odciny. 700. 800. Co dalej? 800 po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedaż. Nie było co wchodzić, a nie? Bo... Co ty zrobić? Cztery pytania mamy jeszcze do końca gry. Przypomnę, że czarną skrzynię otworzymy dopiero po zakończeniu finału. Jestem ciekawy, co tam jest. Ogóreczek, a co? No, auto dawno nie było. O, na jednego. Ale w sumie mała różnica, może dołożyłbyś? O tak. Nie, nie, nie. Wojtek! Słuchajcie, ja nie pójdę, bo ja nie odpowiem, bo jestem stresowana. Uciekaj, nie, Jacek bez naszej, to nie. Boże, ja nie dam rady, no. Dasz radę. Nie dam rady, proszę cię, idź, no. Kasiu, Kasiu, siedzi pani jak na skazaniu, dlaczego? No bo my panią Kasię proponujemy. Pani Kasia wystąpi, zapraszamy. Jestem zaszczycona. Ale zmadowana, a jeszcze i wygra, jeszcze ugra. Siema, bagietus. Kto będzie reprezentował mistrzów? Nie, Wiedźmin po tym, bo mało czasu do Wukonga już, a jak będą problemy dalej, to aż się obawią, czy w ogóle zdążymy. 500 zł, a więc mamy 1000 zł w puli. Wzajemnie. Wybierzmy teraz kategorię, proszę bardzo. Siak nebi. Teraz pierwsi wybiorą mistrzowie. Historia sztuki. Wędkarstwo wywali już. Co jeszcze skreślamy, pani Katarzyno? Geografię świata. Wędkarstwo jakieś? Tego jeszcze nie będzie, pani Piotrze. Historia Polski. Skreślamy. Dawno nie co było pytań o historię. Nie będzie filmu światowego. Co teraz? Przysłowie. Kasuj mi to wędkarstwo! I? Chemia. Ja pierdzielę. Zaskoczyła nas pani. Pani Katarzyna, pani wędkuje? Nie wędkuję, ale mój mąż wędkował i czasami mu towarzyszyłam. No, stary fanatyk wędkarstwa. Pani wybór, a pan, pani Piotrze, wędkuje? Właśnie spodziewałem się, że to wędkarstwo odpadnie właśnie. Rozumiem. Ale przyznam się, że wędkuję, ale tak w minimalnym stopniu. No to jak to nazwać? Zawsze pan trochę wędkuje, pani Katarzyna, mąż wędkuje, może się udać. Na ile wędek równocześnie wolno w Polsce łowić ryby drapieżne na przynęty naturalne? Co to w ogóle znaczy? Można jak w Minecrafcie postawić automatyczną wędkę, żeby łowiła za ciebie? Co to znaczy na ile wędek? A na ile się da naraz łowić? Co, w każdą rękę i nogę wędkę wsadzasz? Tupę, co to w ogóle znaczy? Nacisnął pan Piotr, mistrz. Po co mu dwie wędki? Gubi je, czy co? Jedną. Błąd. Niestety nie. Na dwie. No, po co mu dwie wędki? Gubi je? Pan Piotr. Ale jak to wygląda? Ktoś z dwoma... Przecież co to w dupę? Tańczyła ze szczęścia, siada z powrotem przy swoim mężu. Nie ogarniam świata wędkarzy. Tak się pani przepraszam, bała, widzowie, jestem ignorantem. Ale ja serio tego nie ogarniam. Dziękuję bardzo. Kładziesz na przykład cztery wędki, patrzysz, która się rusza i tą bierzesz? Czyli możesz sobie tak postawić, te takie spawnery robisz? Mob grinder, fish grinder. Stawiasz sobie, czekasz, aż się coś zrespi? Trzy to pytania na końca gry. Ty to jest giga OP, tak szczerze. To jest abuzowanie IRL. Ulubiona kategoria pani Katarzyny. Wędkarstwo. Jacek sam. Trawiasz wędkę, idziesz szlać. O. Proszę bardzo, można wykupić zawodnika przed tym pytaniem, czy już nie? Nie. Można. Jaka oj, była stawka? 1700. Dobry zwędkarstwo jest. Daliśmy sobie pieniędzy ostatnio. Jaka jest pańska propozycja? Realna taka. Za pana Piotra. 1000. 1000. Co na to rzuci?
Nie słyszę, że cytujemy, bo ty będziesz to, że to proste. Za 1000 za was? Będzie. Bo oczywiście. Żadnych problemów nie widzimy. Chłop, jaką ma chillery, ale on jest wyluzowany, ty. Proszę bardzo, kupiony pan Piotr. Nie no, to jest piękne. Ten żółty to jest, no, luzak. W tym momencie stamtąd wygląda następująco. To jest tak, jak się łowi na ileś wędek? To są te wędki, na 7 wędek se łowisz? I tak se stoją? Na takim tym? Okej. 4300, 1000 zł mamy w puli do tego pytania. To wymaga większego skilla niż na jedno? Po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. 400. 400 mistrzowie. 500 rzuci. 600 mistrzowie. 700 rzuci. Wabank rzuci, wabank rzuci, wabank rzuci. Wabank. Jest 900, co dalej? 900 po raz drugi. 1000 jest. Wabank rzuci. Wabank! 2900 zł. Przecież mieli typa, co łowi żółci. Jak wędkarze nazywają rodzaj pstrąga potokowego zasiedlającego naturalne lub sztuczne jeziora? Rodzaj pstrąga potokowego? Powiedz, skąd się to śmieje. Co to w ogóle znaczy? Potokowy, wow. Klas. Proszę o odpowiedź. Zaraz czas ma. Przecież on boi. Bo nie wrzej, tak wiemy. Wierzemy tu licencję. Tak? Mhm. Prosimy o odpowiedź. 900 zł. Czemu salma? Co znaczy? Pstrąg źródlany. Ty, jest coś tęczowy, takiego jak tęczowy. Troć wędrowna, troć jeziorowa. Ale to by było bez sensu chyba. Może ta troć. Troć jeziorowa. Nie mi się też życzy, że trocie raczej to są całkowicie podobne do pstrągów, ale to nie są. Wydaje mi się, że to jest pstrąg tęczowy. Jak wędkarze nazywają rodzaj pstrąga potokowego zasiedlającego? Potokowe i śródlany to są... On coś wiemy, przecież nie wiemy, jak ryba wygląda. Ja bym dał troć jeziorowy, git. Nic się nie stanie. Mów jak uważasz. Płamień czy wędki? Czas mi? Odpowiadaj, no trudno. Geige pstrąg? Ale takie coś istnieje, to to nie jest chyba... Pstrąg tęczowy. Rzuci? Troć jeziorowa. Troć jeziorowa! Ty, ale pstrąg tęczowy to... Chyba coś innego, bo to jest coś... Jest taka nazwa, ja to kojarzę. Ale nie wiem, co to jest. 2900 zł przechodzi do puli następnego pytania. W tej chwili mistrzowie mają 5800. Ej, żółci mogą, kupując to, chyba będą wygrywać, tak. No. Wabank żółci albo blok mistrzowie i tyle. Też perfekt, tak to rozumiem, no. Kategoria ciekawostki. Też tak to rozumiem. O nie. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. 400. 400 mistrzowie. Babang. 400 po raz drugi. 500. Mam 500 do rzucenia. No i... 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedaż. Dlaczego tutaj mistrzowie nie licytowali? Jak była pula do wzięcia? Mamy problemy z odgadywaniem tych przedmiotów. No tak, ale mieliście więcej pieniędzy, więc mogliście tu na przykład zablokować żółtych, a u nas nie ma kary za złą odpowiedź. A tak, jeżeli oni odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie. Nie jestem w stanie już teraz odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. Zobaczymy, jak się ułożą losy tej gry. 3800 w puli, szansa dla żółtych. Ja nie wiem, jakie są minimum tego typu. To nic. To przejdziemy do domu. Diamentowa kiedyś była. Do czego służy ten przyrząd? Słuchajcie, ja wiem. Do loku. To jest lokuszka. No. To jest lokuszka.
Do robienia loku. Do robienia loku. Do tak, tak, tak. Odpowiadaj. Nie, tym chyba w tej polityce nie mówię. Nie, nie mówię, bo no jasne, to dość. Dobrze mówi. Tak, do czesań, do modelowania włosów, tak odpowiedź. Na ciepło. Na długopis. Dobra, odpowiadam. Żółci chcą odpowiedzieć. Proszę bardzo. Wydaje... Mamy takie przeczucie, że to jest przyrząd do układania, do lokowania włosów. Taki, który był się podgrzewało kiedyś czymś ciepłym i coś w rodzaju żelazka. To jest starodawna jakaś lokówka. Na ciepło. Do układania włosów. Na ciepło? Proszę, jak panie... się to i ten, i się modelowało włosy. Panie w dawnych czasach to robią. Tak jest! Ty, wygrywają. Wygrywają z nauczycielami. 3800 zł przechodzi na konto drużyny żółtych. Mają 6700. Obejmują prowadzenie w finale, a mistrzowie 5400. Uwaga, ostatnie pytanie. Ale dołoży, spokojnie. Dołoży. Dołoży, nie? Powszechna. O! Oj, historia zadecyduje. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Dorzucam od siebie 1000 do puli. Słucham państwa. 300? 300 mi sobie. Rzuci 400. 400 po raz drugi. Mam 500 do mistrzu. 500 po raz drugi. Mam 600. Baba? Mistrzowie, baba! Boże, jak oni się późno zorientowali, co się dzieje. Ja pierdzielę, ale żółci też przysnęli. Nie. Tak więc mistrzowi poszli wabank, no słusznie zrobili. Ja dorzuciłem od siebie 1000 zł do puli po to, żeby każda drużyna miała szansę na wygraną. Skoro mistrzowie poszli wabank, jeżeli odpowiedzą, wygrają żółci program. Tak nie ogarnęli. No jeżeli nie, to wygrają żółci. A dlaczego żółci tutaj nie zawalczyli o to pytanie? Bo żółci są tak kiepscy z historii, że aż przykro... Nie chcieliście tego pokazać, tak? Na budżek już jest, to do domu. Natomiast tutaj pan Andrzej dobrze rozpozna sytuację. Panie Andrzeju, pan od razu wie, że jak wejdzie jakaś pieniądze do puli, to trzeba grać, tak, prawda? Naszym celem było jak gdyby wyciągnięcie 1000 podczas licytacji, no ale usłyszeliśmy, że pan dorzucił, także... Dorzuciłem po to, żeby każdy miał szansę. Tak on się późno zorientował, nie? Ten mistrzu. W którym wieku miała miejsce paryska noc świętego Bartłomieja? O ja pierdzielę, w 17? Nie wiem. Jak w 13? Zna Henryka z Nawary, z Margo. Tam niech pierwszy przyjechał do nas. Wiesz, co, którym był 70? Tak, czyli 73, drugi 12, to 16 wiek. No, 16, ja mówię 17. Pisze sobie. Udzielam odpowiedzi. Kapitan pozwolił mi teraz zabrać głos. Według nas jest to 16 wiek. Tak jest! No ale też dobrze, że oni wygrali. W porządku oni są, no. Obydwa kiby były gii. Tam się uzbierali na budżek, tak. Ci wygrali na et. 16 wiek. Świetna odpowiedź. I 7000 zł po tej dobrej wcześniejszej licytacji trafia na konto drużyny mistrzów. Ale 1572 to 16. Przede wszystkim bardzo państwu dziękuję, że byliście z nami. To serio było jesteście w tym. Wspaniałą drużyną. Wiele emocji, wiele śmiechów. Na setki? Nie. Wygrali się Romek. 100 zł. Gratuluję. Ty, jeszcze czorna. Jeszcze czorna do czorta. W dzisiejszym programie zarobili 7000 zł. Natomiast we wszystkich waszych awanturach o kasę do tej pory zarobiliście 47 100 zł. Ej, dużo. I to was będziemy... Ale oni mają nowy udział. Nie znam tego defa. Czas jeszcze na sprawdzenie tego, co jest w czarnej skrzyni. A warto to brać? Dosyć tanio, za 800 zł. Zobaczmy, co jest w środku. Ogór. Jest koperta. A w kopercie? Mortadela w środku.
10 tysięcy złotych! Aj, ładnie. To dużo wygrali dziś. Tyle co ostatnio, tylko że wtedy bez skrzynki. Kurde, oni jak na to, że to był ich trzeci odcinek jako mistrzów, a mają prawie 60k. To bardzo dużo, nie? Wygrali w naszym programie 57 tysięcy 100 zł. Jeżeli chcą Państwo bawić się... Ej, oni mają potencjał jednak na coś fajnego. To jednak im kibicuję już od następnego. Może coś połamią kogoś. Spoko odcinek. Pokaż Defrot i Tom Gierę. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki. Słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę